Sterka krawędzi Brandon Sanderson. Rozdział czwarty. Zwinka nie powinna być zdolna dotknąć Windla. Moskowicz ciągle powtarzał rzeczy w rodzaju: nie mam dość obecności w tej krainie, nawet z naszą więzią. Już tkwić częściowo w krainie umysłu, zasadniczo bełkot. Bo mogła go dotknąć, co czasami było użyteczne, na przykład kiedy zeskoczyła z dzikiego urwiska i musiała się czegoś złapać. Krzyknął wtedy zaskoczony i natychmiast popędził w dół ścian. Poruszając się szybciej niż ona spadała, w końcu nauczył się uważać. Ciła się go jak lina, a pnącze prześlizgiwało się między jej palcami. Nie było to wiele, pomogło spowolnić upadek i tak uderzyła o ziemię z siłą, która zrobiłaby krzywdę większości ludzi, na szczęście była wspaniała. Zgasiła blask swojej wspaniałości i wbiegła w wąską uliczkę. Ludzie tłoczyli się za jej plecami, chwalając różnych heroldów i bogów za dar ziarna. I tak gadać ile chcieli, ale wszyscy wiedzieli, że ziarno nie pochodziło od bogów, ale bezpośrednio pozostało zgarnięte z ulicy, szybciej niż ładna ladacznica w Bawlandzie. Po kilku minutach z tego wozu ziarna pozostała jedynie garść plew unoszących się na wietrze. Zwinka usadowiła się w wejściu do uliczki i rozejrzała po ulicy. Czuła się tak, jakby z południowego słońca wpadła prosto w zmierzch. Wszędzie długie cienie i zapach wilgoci. Domy wykuto w kamieniu, drzwi, okna, cała reszta. Wcięte skale i ściany pomalowane jaskrawe kolory. Często w pionowe pasy, żeby odróżnić jeden budynek od drugiego. Wszędzie wokół kręcili się ludzie, rozmawiali, tupali i kaszleli. Dobre życie. Zwinka lubiła przenosić się z miejsca na miejsce, ale nie lubiła być odosobniona. Sama to coś innego niż odosobniona. Stała i ruszyła przed siebie, wcisnęła ręce do kieszeni i próbowała rozglądać się w strony jednocześnie. To miejsce było oszałamiające. To było bardzo szczodre z twojej strony, panienko Wendler, obok niej. Rzucenie tego ziarna, kiedy dowiedziała się, że jego właściciel jest złodziejem. O to ci chodzi? Ja chciałem tylko wylądować na czymś miękkim, gdybyś się zdrzemnął. Ludzie, których mijali, nosili różnorodne stroje, przeważnie wzorze stazyjskie szaty albo miejscowe szika. Widziała też najemników, pewnie z Tukaro albo Emulu. Nosili jaśniejsze wiejskie ubrania, pewnie z Almul albo Deszu. Miała te miejsca. Mało kto próbował ją zabić w Almie i Deszu. Wtedy w tych okolicach niewiele dało się ukraść. Chyba, że ktoś lubił rozgotowaną kaszę i to dziwne mięso, które dodawali do wszystkiego. Pochodziło z jakiegoś zwierzęcia żyjącego na górskich zboczach. Było paskudne i całe prośnięte brudnym futrem. Zwinka sądziła, że smakuje obrzydliwie. A przecież sama próbowała kiedyś zjeść dachówkę. Tak czy inaczej, wydawało się, że na tej ulicy jest o wiele mniej taszyków niż cudzoziemców. Ale jak ci na górze nazwali tę dzielnicę imigrantów? Cóż, to pewnie nie będzie wyróżniać. A nawet paru reszt ich, choć większość z nich kuliła się w pobliskich slumsach i nie miała sobie jakieś szmaty. Miała na sobie jakieś szmaty. Miejsce bez wątpienia było dziwne, miało slumsy. Nie widziała ich od czasu, kiedy opuściła Zafix. Slumsy powstały w starych kopalniach, w większości miejsc, gdyby ludzie próbowali wybudować prowizoryczne schronienie. Cóż, pierwsza cebusza porwałaby je ze sobą, a oni zostaliby siedząc głupią miną na nocniku. Te slumsy ograniczały się do wąskich alejek, które wyrastały jak szprychy. Z większej ulicy łączyły ją z następną dużą drogą. Wiele było tak wypełnionych wiszącymi kocami, ludźmi i prowizorycznymi domami, że nie dało się zobaczyć otworu po drugiej stronie. Co dziwne, wszystko stało na palcach, nawet najbardziej prymitywne konstrukcje się na wysokość co najmniej 4 stóp. Zwinka stanęła w wejściu do jednej z uliczek, wcisnęła ręce do kieszeni i spojrzała na wzdłuż szerszej drogi. Jak zauważyła wcześniej, każda ze ścian miasta była jednocześnie szeregiem sklepów i domów wykutych bezpośrednio w skale i pomalowanych dla odróżnienia od sąsiadów. Wejść do każdego z nich trzeba było się spiąć po 3 lub 4 schodkach. To jak czyste jezioro, powiedziała. Wszystko znajduje się wysoko, jakby nikt nie chciał dotknąć ziemi, bo ona koszmarnie kaszle. Mądry odpał, ochrona przed burzami. Woda i tak to wszystko zmyje. Najwyraźniej tak nie robiła. Czyli to miejsce by nie istniało. Zwinka ruszyła dalej, mijając rzędy domów wykutych w ścianie i szeregi innych wciśniętych między nimi. Te slumsy wyglądały zachęcająco. Ciepłe, zatłoczone, pełne życia. Ciała nawet unoszące się między nimi zielone pyłki życiosprętu. Zwykle widywały się jedynie w okolicach, gdzie było wiele roślin. Wtedy z doświadczenia wiedziała, że nawet najbardziej zachęcające z wyglądu miejsce przyjmie ciepło nieznajomego ulicznika. Wędle pełz po ścianie obok jej głowy, zostawiając cały ślad po nocy. Jak prowadziłaś nas tutaj i co zadziwiające udało ci się nawet uniknąć uwięzienia. Co teraz?
Zaburzone jedzenie. Przed chwilą jadłaś. Ano, ale zużyłam całą energię, żeby uciec głodowym strażnikom. Jestem bardziej głodna niż kiedy zaczęłam. Błogosławiona matko, powiedział z irytacją. Dlaczego w takim razie po prostu nie poczekałaś w kolejce? Gdybym nie dostała jedzenia, to bez znaczenia, skoro spaliłaś jedzenie w burzowe światło, a później zeskoczyłaś ze ściany, ale zjadłam placuszki. Grupę miejscowych kobiet, które niosły na rękach koszyki, gadały o liofrarańskim rzemiośle. Dwie z nich odruchowo przykryły, mocniej ścisnęły rączki, kiedy zwinka je. Nie wierzę w to, nie mogę wierzyć, że na tym polega moje istnienie. Były ogrodnikiem szanowanym. Teraz dokąd falwie się uda, ludzie patrzą na nas, jakby chcieli obrobić ich kieszeń. One nie miały niczego w kieszeniach, zwinka obejrzała się. Jestem nawet pewna, czy szlika w ogóle mają kieszenie, ale te koszyki. Wiesz, rozważaliśmy związanie się z tym miłym szewcem, a nie z tobą. Bardzo dobrym człowiekiem, który pomagał dzieciom, mógłby żyć spokojnie, pomagać. Uszyć buty, mógłbym zrobić całą wystawę butów. A to zagrożenie, które nadchodzi z zachodu. Jeśli to naprawdę wojna, na wojny buty są ważne. Lebry znowu ku siebie pną oczami. Pewna, co to miało znaczyć. Myślisz, że świetliści walczyli boso? Moglibyśmy szyć im buty, ten miły stary szewc i ja, cudowne buty. To się wydaje nudne. Będziesz mnie wbijać w ludzi, będę bronią. Co za bzdury wygadujesz, pustkowcu. Pewnie muszę cię skłonić, żebyś wypowiedziała słowa, prawda? Tak jest moje zadanie. Och, to żałosne. Często powtarzał takie rzeczy. Pewnie, żeby być pustkowcem, trzeba było mieć nie po kolei w głowie, a więc nie miała mu tego za złe. Sięgnęła do kieszeni wyjakiego. Przyszła, co to? Spytał. Zwinęłam ze straszy, pomyślałam, że może uda mi się ją sprzedać albo co po. Ślizgnął się po ścianie, później zaczął rosnąć wokół jej nogi, reszty ciała i w końcu kiedy jego główny pęd wypuszczał młotki żonki, którymi przyczepiał się do jej skóry, łaskotał. Pędy rozłożył na kartce całkowicie. Świnka oparła się o ścianę, kiedy czuła się jak w mieście, ale jak w tunelu, który do niego prowadził. Owszem, nie było na to jasne, ale ta ulica wydawała się odizolowana. Zwykle w mieście widział się rozciągającą się we wszystkie strony nierówną linię dachów. Słyszały się krzyki z kilkudziesięciu sąsiednich ulic. Ulica była zatłoczona wręcz do przesady i tak wydawała się odizolowana. Po ścianie obok niej wspinał się dziwny mały kremlik. Jeszcze niż większość z jego rodzaju był czarny, miał cienki pancerz, a na grzbiecie włochaty brązowy pas, który wydawał się gąbczasty. Te szyku kremliki były dziwne, a im dalej na zachód, tym robiły się dziwniejsze. Ten bliżej gór podobno nawet umiały latać. Tak, panienku, ta książka jest bezwartościowa. To jedynie dziennik służby strażników. Kapitan na przykład zapisał, o której wchodzi każdego dnia punktualnie o 10:00 zgodnie z zegarem na ścianie. Zastępuje kapitanin nocnej straży. Jedna wizyta wielkim indycjum tygodniowo, w czasie który składa szczegóły wydarzeń całego tygodnia. Jest drobiazgowa, ale wątpię. Był zainteresowany kupieniem jej dziennictwa, jeśli ktoś będzie go chciał. To książka. Zinkowa. A to książki zależy od tego, co w niej jest. Wiem kartki. Mam na myśli to, co jest na kartkach atrament. To, co atrament mówi, podrała się. Naprawdę powinnaś posłuchać tych nauczycieli pisania w Azji. Czyli nie da się tego wymienić na jedzenie. Zaburczają w brzuchu, co przyciągnęło kolejnego głodospre. Mało prawdopodobne, głupia książka i głupi ludzie. Mruknęła już. Niestety trafiła w kobietę niosącą koszyk sprzętu. Ty, za. Jeszcze za mundurze strażnika wskazywał na nią przez to. Czy ty zaatakowałaś tę kobietę? Krzyknął. Ledwie, odkrzyknęła. Strażnik ruszył w jej. Uciekamy. Spytał Wendla, uciekamy, skoczyła pocztą, co wywołał kolejne okrzyki strażnika, który ruszył za nią.